tego nazwem znakom czekolad. Nasz dziadek Jakub po śmierci królika stał się naprawdę zły. I to w całą rentę przepił. Rzuciła go żona. I został sam na łaskę losu. Maja czekała go ostatnimi chwilami w swoim domu. Nasz poczciwy dziadek Jakub. Kicio! Zakupił kota. Ale stał się agresywny. Wyładowywał emocje. Dziadek Jakub miał wahania nastrojów. Od ponad 3 miesięcy nie zmieniał koszulki. A gdy pasów chodził do kuchni. Koniec? Kurde, puste! Nie wiem, gdzie nasz... Rusz! Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. No, wie pan co, tu paryszy pana domowe. No to się pan nie wie, no, tu można nalać wódki na przykład. Fajne! No, to wie pan, co jest taki techniczny problem, bo nie chcieli mi tego sprzedać, a poprosiłem takiego pana miejskich podkarpackich. Takim baskiem! No, taki, taki... Na brzuchu tak nosi, tak? No, taki mały pan. A, no wiem kto, no. No, no, no to co? On chciał 50 groszy za to, że kupiłem, to mu dałem, nie? No. Ale to może mi pan odda te 50 groszy na głowę. I co ty myślisz? No, że ja ci oddam? No pan mi odda. Z jakiej niby racji? Wynocha! Zawołam ojca! Wynocha! No woj! 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 Wynocha! Głupi pochorze, nie kup tego! Ciao. No? I tak po śmierci króliczka skończył nasz dziadek. Koniec części drugiej. Dziękujemy za uwagę. Lato czeka. Razem z latem czekorzeka. Nazwem znakom czekolad. A to ciągle nie ma nas. La 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 la. Lato czeka. Razem z latem czekorzeka.
naszego, nowym znakom przekolorowy.